Witam w podcaście Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży. Tak, tak, to jest kolejny wyjątkowy odcinek, bo powstał przy współpracy z Audioteką, do której Was bardzo, bardzo zapraszam. Wskakujcie tam, słuchajcie, wybierajcie. Ja uwielbiam audiobooki, tym bardziej się cieszę, że mogę Wam opowiedzieć o książce dla dzieci, cudownej, pięknej książce dla dzieci, bardzo, bardzo świątecznej. A czyta ją Dominika Kluziak. Chodzi o świąteczny kalendarz Gabrysi. To jest książka adwentowa, tak zwana. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, czym są książki adwentowe. To są takie książki, które mają 24, ewentualnie 25 rozdziałów i założenie jest takie, że czytamy jeden rozdział dziennie przez cały grudzień aż do świąt. I najczęściej te historie są właśnie opowiedziane w ten sposób, żeby budować napięcie, ale też wprowadzać nas w ten taki świąteczny, bardzo zimowy klimat. No i właśnie świąteczny kalendarz Gabrysi jak najbardziej nas w ten klimat wprowadza. Autorką jest Anna Włodarkiewicz, a wydało to wydawnictwo BIS. Ja poznawałam tę książkę właśnie dzięki Audiotece. Pamiętam to doskonale, leciałam wtedy na targi książek do Krakowa i postanowiłam, że posłucham sobie właśnie tego audiobooka. I powiem Wam, że to był cudownie spędzony czas z głosem i z nastrojem i z takim ciepłem, które przebija dzięki Dominice Kluźniak. Ona pięknie, przepięknie przeczytała cały właśnie ten kalendarz. I powiem Wam, że no bo tak, powiedziałam, że to są książki, które wprowadzają w ten świąteczny nastrój. I powiem Wam, że ta historia wcale nie jest taka różowiutka i taka przyjemniutka. Nie jest wyłącznie tak, że otwieramy codziennie jedną stronę z tego książkowego kalendarza i tutaj mamy pieczenie pierniczków, tam mamy ozdabianie choinki, wszyscy są szczęśliwi. Absolutnie nie. Powiem Wam, że Gabrysia, oczywiście ona sobie planowała takie święta, natomiast nie do końca udało jej się ten plan zrealizować. Pamiętała poprzednie grudnie i poprzednie przygotowania adwentowe z zeszłych lat i już z całą swoją rodziną, w której znajdują się mama i tatuś, mają takie swoje rytuały i ona właśnie na to czekała, że dokładnie tak będzie. Natomiast w tym roku jest inaczej z kilku powodów. Po pierwsze, tato bardzo, bardzo, bardzo dużo pracuje. Praktycznie ciągle go nie ma i praktycznie ciągle jego praca zawala te pomysły na przygotowanie i trochę ten grafik grudniowy, właściwie nie trochę, ale bardzo, bardzo mocno rujnuje. Druga sprawa to to, że mama jest w ciąży i to jest ciąża, no, taka trudna. I faktycznie okazuje się, że no, tą ciążą trzeba się trochę bardziej zaopiekować. Czyli na przykład mama nie może dźwigać, mama nie może wychodzić, no generalnie mama powinna ciągle leżeć, co Gabrysi nie do końca się podoba, no bo wiecie, krzątanina i przygotowania przedświąteczne to jest jednak wysiłek też fizyczny. I tutaj taty nie ma, bo wiecznie nie ma czasu, a mama musi leżeć. No dziewczynka jest bardzo, bardzo tutaj rozczarowana tym momentem. Oczywiście są też dobre chwile i są też miłe chwile i to jest tak skonstruowana historia, że w każdym rozdziale niby wszystko ma się już zawalić, bo nie jest tak, jak to sobie Gabrysia wyobrażała, ale jednak mimo wszystko okazuje się, że można się przygotować do świąt nieco inaczej, można to zrobić nie tak jak zawsze i będzie równie fajnie. Do tego wszystkiego, te święta są oczywiście tłem, natomiast ja uważam, że to jest książka, którą w zasadzie można przeczytać o każdej porze roku, dlatego że tam się też bardzo, bardzo dużo dzieje, jeśli chodzi o przyjaźnie między rówieśnikami. Konkretnie chodzi o koleżanki Gabrysi. Powiem Wam, że Gabrysia ma jedną właśnie taką koleżankę, z którą siedzi od samego początku w ławce i trochę ta przyjaźń jest taka przypadkowa. To znaczy obie znalazły
znalazły się gdzieś tam na początku szkoły w pierwszej klasie, usiadły ze sobą i w sumie były zadowolone, że mają z kim siedzieć. Im lepiej się poznają, im dłużej się znają, tym bardziej Gabrysia dochodzi do wniosku, że koleżanka postępuje wobec niej nie fair, to jest nie w porządku. Gabrysia ma ten kalendarz adwentowy przygotowany, ona go sama wymyśliła, sama wyprodukowała i jest on dla niej bardzo cenny. Natomiast właśnie przychodzi taki dzień w szkole, że dzieci śmieją się trochę z Gabrysi dzięki, a może nie dzięki, tylko przez właśnie koleżankę, która no okazuje się nie jest taką do końca najświetniejszą przyjaciółką. Gabrysia też ma takie fajne hobby, bo ona lubi robótki ręczne i to ją kręci, to ją bawi i ostatecznie ląduje na takich zajęciach pozaszkolnych, gdzie no właśnie może się tutaj wyżyć artystycznie i gdzie też poznaje inne dzieci, które podzielają jej pasję. Też mam wrażenie, że do tej pory Gabrysia miała takie poczucie, że ona jest z tą swoją pasją trochę taka wyobcowana, że to jest takie trochę śmieszne. To fajnie, jeśli możemy trafić do osób, które podzielają, podziwiają nawet to, co potrafimy zrobić i co nas interesuje. Więc tutaj duży plus dla no takich właśnie relacji rówieśniczych, z którymi mierzy się Gabrysia, bo w tym klubie ona odkrywa różne, najróżniejsze rzeczy i odkrywa też coś bardzo ważnego, to znaczy może nawet nie coś, ale kogoś. I tu już Was zostawię w niepewności. Natomiast powiem, że czasami to tak właśnie jest, zwłaszcza w przyjaźniach, w relacjach z rówieśnikami, że wydaje nam się, że kogoś znamy, a okazuje się, że nie do końca. To wszystko można sprawdzić w sytuacjach właśnie trudnych, właśnie kryzysowych, kiedy potrzebujemy, żeby ktoś nam podał pomocną dłoń. A z drugiej strony czasami mamy jakąś bardzo wartościową osobę gdzieś blisko, gdzieś naprawdę na wyciągnięcie ręki i nie dostrzegamy, nie mamy ochoty, jesteśmy zbyt zajęci, jesteśmy zbyt, nie wiem, zafiksowani na tym, co się dzieje z nami, co się dzieje w naszej głowie, albo kierujemy energię do ludzi, z którymi tak naprawdę nie do końca jest nam po drodze. Tego wszystkiego w grudniu dowiaduje się Gabrysia, odkrywa powoli wszystkie te wyzwania związane również z przygotowaniem na przyjęcie nowej osoby w rodzinie. A jednocześnie to jest taka ciepła książka, w której można znaleźć taką chęć bycia razem. Chęć bycia razem mimo wszystko, mimo tego, że no jest ta praca i nie można jej tak po prostu zignorować. Są takie momenty, że nie można. Zdecydowanie nie można zignorować zaleceń lekarza, który kazał leżeć. Natomiast można się otworzyć na innych ludzi, dać im szansę i otworzyć się na nowe sytuacje, których no okej, no być może nie planowaliśmy w tym roku, tego grudnia, natomiast one mogą przynieść wiele dobrego. Także mam nadzieję, że sięgniecie po świąteczny kalendarz Gabrysi, nie tylko dlatego, że to jest adwentowa książka, bo ja właśnie uważam, że ona sprawi wiele radości i wprowadzi w taki świąteczny nastrój, ale też pomoże być może zastanowić się nad przyjaźniami i nad tym, co jest ważne w życiu. Kiedy będziemy słuchać tego audiobooka, niekoniecznie właśnie rozdział po rozdziale, jeden rozdział dziennie. To jest fajna sprawa, jeżeli można tak zrobić, ale ja szczerze mówiąc byłam zachwycona, że mogłam wysłuchać w całości. No ale umówmy się, ja też miałam kilka godzin tego lotu, więc no właśnie, jeżeli macie przed sobą jakąś podróż, potrzebujecie zająć dziecko przed świętami. No bo wiadomo, że możemy nie mieć czasu, dokładnie tak samo jak rodzice Gabrysi, to audiobook uważam, że jest rewelacyjnym rozwiązaniem. Także dziękuję bardzo Audiotece za to, że zaprosiliście mnie do tej współpracy i że mogłam wybrać właśnie taką świąteczną książkę, która no po prostu wzrusza.